Gwiazda Zniewolonej, Kateryna Kowalczuk, 26 l. Postanowiła spełnić swoje największe marzenie. Nie obyło się jednak bez nieprzyjemności. Ten serial kostiumowy, wyświetlany w telewizyjnej jedynce od początku lipca. I rekordę popularności. Reklama Zniewolona opowiada historię kati Wiorbickiej, młodej, pięknej i zdolnej dziewczyny. Która pragnie wyzwolić się z niewoli okrutnego Ziemianina. W tytułową rolę wciela się rosyjska aktorka Kateryna Kowalczuk, 26. Urodziła się w Syktywkarze niedaleko Uralu. Od dziecka marzyła o karierze aktorskiej. Udało się jej dostać do Akademii Teatralnej w Sankt Petersburgu. Na pewno pomogła jej, bardzo uroda. Zresztą to dzięki niej producenci serialu Zniewolona dostrzegli piękną Katerinę w internecie. Zaprosili na casting i okazało się, że nie dość, że jest piękna, to jeszcze bardzo utalentowana. Rola w wyprodukowanym na Ukrainie serialu przyniosła jej wielką popularność. Wygląda na to, że sławna będzie także w Polsce, bo TVP zakupiła już nowe odcinki a. Tymczasem Katarina wyjechała właśnie do Stanów Zjednoczonych. Marzyła o tym od zawsze. O wizę. Starała się przez trzy ostatnie lata i wreszcie miesiąc temu udało się. U jej, boku, pojawił się jakiś czas temu fotograf Michał Szapowało z Sankt Petersburga. Jest zafascynowany jej urodą. Dotychczas wiele czasu spędzali razem, jednak do USA Katarina poleciała sama bo Michał nie dostał na czas wizy. Gwiazda zniewolonej musiała być załamana, bo podróży marzeń nie chciała odbywać w samotności.